Cześć, witamy serdecznie. Cześć. Dzisiaj na 19 dniu diety Krzysztofa, tak? Tak. Ostatnio nagrywaliśmy, jak mieliśmy 14 dni. Trzyma się bardzo dobrze, z moich obserwacji. Najpierw powiem, trzyma się bardzo dobrze, bardzo mało je, nie czuję głodu i naprawdę teraz już jest z górki. Super. Pojawiły nam się kryzysy ozdrowieńcze, o czym zaraz Krzychu nam opowie. Tak. Teraz. Tak, trochę się wydarzyło przez te kilka dni. Nie nagrywaliśmy, ale też nie chcieliśmy Was zanudzać za bardzo, za często tymi filmami, więc tak skrócę te 5 dni. Cóż, zaczęło się tak, że zaczęły się jakieś bóle u mnie. Pierwszy to trwał już w tamtym filmie, widzieliście, że trwał tutaj gdzieś w okolicach jelit, żołądka. Tutaj pęczniałem i mnie bolało, taki ból po prostu ściskający, więc zacząłem gdzieś tam szukać w głowie, od czego to mogłoby być, czym by to mogło być spowodowane. No i gdzieś tam wymyśliłem, że może być taka sytuacja, że ja kiedyś piłem bardzo dużo energetyków, bardzo dużo, to były ogromne ilości. Oczywiście na nic się nie uskarżałem, no bo jak to organizm radził sobie z tym. Natomiast jakieś spustoszenie te energetyki na pewno zrobiły, na pewno. I myślę, że to był właśnie taki trochę proces leczenia tych wszystkich dolegliwości, które zostały, które nie były odczuwalne, ale jednak były gdzieś tam w organizmie. Ja nie robiłem żadnych badań, więc nie mogę powiedzieć, czy to rzeczywiście jest od tego, czy nie. Ale gdzieś tak myślę, że to jest właśnie ta przyczyna. Następna rzecz to rozpoczęły się, kilka dni już trwają, takie bóle ogólne mięśni i barków. Ja trenując miałem niejednokrotnie jakieś kontuzje na siłowni, no to wiadomo, że bardzo łatwo niedogrzany bark gdzieś jest tam sobie naciągnąć czy naderwać i to wszystko gdzieś tam zostaje, więc te barki bolą mnie tutaj do dzisiaj, jeden i drugi. No ale miejmy nadzieję, że to przejdzie. Następna rzecz to dzisiaj zaobserwowałem ból głowy. Ból głowy w okolicach tutaj, właśnie tej skroni. Tutaj też miałem taki uraz, dosyć dynamiczny wypadek. I ten ból po prostu dokładnie w tym miejscu jest. No i on tak się nasila czasami, czasami folguje, więc no, da się żyć z tym, ale no, gdzieś to jest. Tak. Jeżeli chodzi o wagę, robiliśmy sobie ważenie i pomiary, no to waga poleciała 8 kg, ponad 8 kg, bo zaczynaliśmy, było 108,5. W tej chwili jest niecała stówka, no przyjmijmy, że 100. I fajnie, bo z pasa ze 112 zrobiło się również 100. I to jest bardzo fajne. Dzisiaj się ubierałem w spodemki z zeszłego roku. Może zeszłego pokażesz? Lata. No i nie będę pokazał. No i jest naprawdę fajny luz w spodemkach. Pokaż. Także jest super. Myślę, że to każdego, kto ma trochę więcej niż powinien mieć, czyli nadwagę, spotka to szczęście, że i z kilogramów spada i spada również z obwodów. Co jeszcze? Bardzo fajnie, jakbyśmy pili codziennie wodę na tej diecie. Wodę taką strukturalną, którą sami sobie zrobimy. I doktor Kardasz, i profesor Tomaka opowiadają o tym, że ważne jest, żeby dostarczać wodę organizmowi, która ma odpowiednią strukturę. Na grupie udostępniliśmy taki film, który jest rosyjskim filmem, ale tłumaczone jest, o wodzie, o tym, co ta woda niesie, jakie to badania nad wodą są robione. My wiemy przecież wszyscy, że organizm nasz składa się w większości z wody, więc warto by było dostarczać tą wodę o odpowiedniej jakości i odpowiedniej strukturze. Jak taką wodę robić, żeby ona była dobra? Może być to zwykła woda z kranu, nalana do czajnika. Zagotowana w taki specyficzny sposób, że nie przykrywamy tej wody, nie przykrywamy jej żadną przykryweczką, tylko pozwalamy, żeby ona się nam zagotowała, żeby para wychodziła, żeby ona para szła do góry. Wtedy te toksyny i związki, które są
w wodzie one się uwalniają do powietrza i w tej wodzie już zostaje struktura taka, jak być powinna. Zagotuje się, gotujemy 3 minuty, wyłączamy, czekamy. Również ona sobie paruje, parę widać i zaczyna mieć temperaturę taką, że już możemy sobie spokojnie rękę nad nią wziąć, już nas nie parzy, już nie ma tej pary takiej wodnej, wtedy dopiero ją przykrywamy przykrywką i czekamy, żeby ją ostudzić do takiej temperatury, żeby można było ją wstawić do zamrażarki. W szklanym naczyniu. W szklanym naczyniu, czyli przelewamy z czajnika albo z garnuszka, z czego tam żeśmy sobie to gotowali, do szklanego dzbanka i wkładamy do zamrażarki na 2-3 godziny. Temperatura minimum minus 4 stopnie i ona nam się fajnie zamraża. Jak nam się ta woda zamrozi, to po 3-4 godzinach wyjmujemy ją z lodówki, zamrażarki i stawiamy sobie na blacie. Możemy ją trochę rozkruszyć, bo to się lód z tego zrobi i zaczynamy to, co nam się z tego lodu pokazuje. Woda, możemy ją sobie do szklaneczki wlewać i pić. Dobrze by było, gdyby takie coś robić właśnie wieczorem na dzień, to wtedy rano na czczo tą szklankę takiej wody krystalicznej fajnie jest się napić. Ona bardzo dobrze odżywia nam organizm, bo ona ma zupełnie inną strukturę, nie skład chemiczny, bo skład chemiczny jest ten sam wody, H2O. Ona zostaje cały czas taka sama, natomiast struktura wody robi się piękna, robią się takie kryształki ładne i to jest właśnie kompatybilne z tymi cząsteczkami wody, które znajdują się w organizmie. Polecam, stosujemy, rzeczywiście jak się tej wody napije, to tak jakbyśmy pili wodę źródlaną. Coś w tym lodzie jest i coś w tej metodzie jest, że robi się to naprawdę takie doskonałe. I tak jak mówią Japończycy i tak jak mówią Rosjanie, do tej wody trzeba przemawiać myślami, które są pozytywne, które są pełne energii pozytywnej, pełne miłości. Mówić: kocham Cię, jesteś dla mnie potrzebna, odżywiasz moje ciało. I jak ona się zamraża, to właśnie taki rytuał trzeba wykonać. Zobaczycie na filmie, jakie doświadczenia wykonywali Rosjanie z wodą i jakie struktury tych kryształków pod mikroskopem były, kiedy tej wody się przemawiało dobrze, a kiedy się przemawiało źle. Każdy może sobie sam to ocenić. Proszę nie krytykować i nie negować. Ja tu mogę przerwać? Tak, tak. Ja tu chciałam a propos właśnie tego powiedzieć, że a propos mówienia ja zastosowałam na przykład tą metodę na chlebie. Wielokrotnie, jak zaczynałam swoją przygodę z pieczeniem chleba na zakwasie, cały czas potrafiłam 5 bochenków oddać dla piesków, bo mi się nie udały. Więc i próbowałam cały czas znaleźć swój przepis. I od momentu, kiedy cały czas mam myśli pozytywne i cały czas myślę, nawet córka się ze mnie śmiała, jak kiedyś rozrabiałam chleb w misce i mówiłam: kocham Cię, i w ogóle myślałam takim całym sercem pełnym, że uda mi się, że robię go z miłości, że robię go dla rodziny, że będzie pyszny i w ogóle. Od tamtej pory cały czas udaje mi się zakwas do chleba i cały czas udaje mi się chleb. Także ja tutaj, jeśli chodzi o chleb, to moje osobiste odczucia, a naprawdę wiele chlebów w życiu mi się zmarnowało. Czyli ta intencja jest bardzo ważna. Tak samo przy tym, jak jesteśmy na diecie, to też starajmy się, może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale rozmawiać ze sobą, pozytywnie się motywować, nie ganić swojego organizmu, nie ganić swojej psychiki. Jesteśmy na diecie, to jest czas oczyszczenia i powinniśmy również nauczyć się, jak funkcjonuje nasz organizm, jak funkcjonuje nasze ciało, jak funkcjonują nasze narządy. Róbmy sobie takie ćwiczenia dotykowe. Zwiększa się nam wrażliwość rąk, zwiększa nam się wrażliwość kubków smakowych, dotykowych, więc starajmy się czuć po prostu siebie. Dotykajmy swoje ręce, dotykajmy swoje ciało i czujmy, co my czujemy pod tymi palcami. To jest przecież ta powłoka, którą dostaliśmy, taka cudowna, taki wspaniały, fantastyczny organizm, istota. No,
mamy za co dziękować, tak? I dziękować temu ciału za to, że nas nosi, za to, że czasami to mu robimy na złość i dajemy mu te toksyny i robimy mu jakąś krzywdę, świadomie, czasami nieświadomie. Przeprośmy za to, bo to jest ważne, to jest również ważne. Także bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za to, jak stajemy rano, co mamy. Tak. Dziękujmy za słońce, dziękujmy za deszcz, dziękujmy za to, co mamy. Nawet jak się sobie nie podobamy, jesteśmy grubi albo mamy problemy ze skórą czy z innymi rzeczami, to dziękujmy codziennie za to. Ja też miałam taki ciężki etap w swoim życiu na początku ciąży, ponieważ spadły tak jakby na mnie przez hormony wszystkie plagi typu cera i tak dalej, i tak dalej, ale cały czas tak jakby myślałam pozytywnie, stwierdziłam, że to mi przejdzie, dziękowałam, pomimo tego wstawałam rano przed lustro i patrzyłam na siebie, chociaż się sobie nie podobałam, to myślałam, jaka ty jesteś piękna. Także to bardzo pomaga w życiu, takie pozytywne myślenie. Odkąd zaczęliśmy to stosować, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, tak? Tak, tak. Dokładnie. Jest tam fajnie i tego też Wam życzymy, żebyście tą miłością i tym szczęściem obdarowywali innych koło siebie. Zaczynamy od siebie. Zmianę zaczynamy od siebie. Nic w państwie nam się nie wydarzy, nic w świecie się nie wydarzy lepszego, jeżeli ta zmiana nie zacznie się od nas. To musi być stopniowe. Już wchodzimy w diety, zacznijmy teraz też rozwijać się duchowo, czytajmy książki, będziemy Wam podsyłać takie rzeczy po kolei, żebyście mogli się trochę oswajać z tym, co dobre i pozytywne i pomaga. Powiedz jeszcze o grupie drugiej. O grupie drugiej. Założyliśmy grupę drugą, która ma na celu troszkę rozszerzyć to nasze zdrowie. To znaczy zdrowie, ale taki trochę styl życia. Tam znajdziecie Państwo nie tylko diety i nie tylko zdrowe żywienie, ale również materiały o duchowości, o medytacji, o ćwiczeniach oddechowych, o tym, co nas boli, jeżeli chodzi o psychikę, o umysł. Zapraszamy osoby, które mają problemy z tym, czy mają właśnie jakieś swoje przemyślenia, do udostępniania tam materiałów, bo każdy jest potrzebny i każdy jest ważny. Pamiętajcie, nic nie dzieje się bez przyczyny. Nic. Wszystko w świecie ma swój porządek. I teraz kwestia tylko, czy my potrafimy ten porządek odnaleźć. I otworzyć się na to. I zobaczyć, że wszystko dookoła nas nie dzieje się przypadkowo. Nie dzieje się przypadkiem. Coś, co nas spotyka, jest nam naprawdę potrzebne. No. I tym optymistycznym akcentem żegnamy Was powiedz. I zapraszamy. Udostępnimy Wam link pod filmem do nazwy grupy. Jest to grupa Cool Life. Żyj chyba świadomie. Nie pamiętam. Damy Wam linka pod filmem. Także słonecznym dniem w niedzielę żegnamy Was. I życzymy dużo wdzięczności i pozytywnego myślenia, radości dla wszystkich postowiczów. Trzymamy kciuki. Jesteśmy cały czas razem z Wami. Cały czas ciągniemy 19 dzień dzisiaj, także jestem bardzo dumna z mojego męża. Dziękuję. Dziękuję Wam za wsparcie i życzę Wam również szczęścia i powodzenia. Powodzenia. Pa, pa.